Kat. A teraz doskonale Państwu znana postać, Simon Amman. Amman już sposobi się na kolejne igrzyska w swojej karierze. No tutaj w Zakopanem, no wiemy, że nie lubi Wisły, nie lubi przyjeżdżać na obiekt imienia Adama Małysza, natomiast w Zakopanem czuje się o wiele lepiej. Rok 2011, dla nas szczególny, bo w piątek zwycięstwo Małysza, w niedzielę Kamila Stocha. A kto wtedy wziął sobotę, kto wtedy wygrał konkurs? Właśnie Simon Amman. Jedyne jego zwycięstwo w Zakopanem. Teraz wysoko wyszedł i daleki skok. To jest jednak zawodnik, który doskonale potrafi wykorzystać warunki. Wydaje się, że złapał dobry wiatr na dole skoczni. Odjęcie punktowe nie będzie duże, 6,2, odległość 132 metry i Amman obejmuje prowadzenie na pierwszym treningu. No a więc na razie weterani na czele.